W 1977 roku na festiwalu w Opolu Jerzy Sztur ze znanym sobie humorem wykonał utwór Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. I choć utwór wywołał gromkie brawa oraz szeroki uśmiech na twarzach wielu, to jednak wszyscy wiemy, że do poważnych wystąpień publicznych musimy być dobrze przygotowani, jeśli nie chcemy, aby z tego wyszedł jakiś kabaret. Dlatego konsultacje z Edison Team są nieocenioną pomocą. Są jak koło ratunkowe dla tonącego, jak przewodnik po labiryncie, jak czekan dla alpinisty, który nie pozwoli mu stoczyć się w przepaść, ale wspiąć się raczej na wyżyny w swojej retoryce. Osobiście wiele wyniosłem z tego szkolenia, które wniosło nie tylko nowe spojrzenie na techniki retoryki, kreatywnego myślenia, radzenia sobie ze stresem, ale także skutecznego storytellingu, czyli jak ważne jest to, co się mówi i jak to się robi. I choć całe życie uczymy się, pragnę na koniec zostawić Cię z pewną myślą, że ostatecznie w przemówieniach publicznych nie jest sztuką mówić do ludzi. Sztuką jest mówić do rzeczy.